Hej, witajcie! Z tej strony znowu Opera i tak jak wam obiecałem, zaraz zobaczymy sobie, jak zrobić alarm w grze Warframe. Kiedy już mamy dostęp, w ostatniej misji odblokowaliśmy sobie dostęp już do samego alarmu, klikamy sobie na ten trójkącik i mamy do wyboru regularną misję, która jest najzwyklejszą w świecie misją, taka jak powinna tam gdzieś być na tej planecie i ona będzie zawsze dla was dostępna codziennie, nawet jeżeli tam nie będzie alarmu. Natomiast alarm będziemy mieli wyżej, jest on opisany, klikamy sobie oczywiście alarm, bo chcemy te dodatkowe kredyty. Akceptujemy i jako, że jest dużo otwartych oddziałów, to trzymamy kciuki za to, żeby w ciągu tych 20 tam paru minut udało nam się znaleźć graczy. No jak widzimy, od razu znaleźliśmy sobie kolejnego gracza, drugi. Jeden z nich jest na równym prawie że poziomie doświadczenia jak my, ponieważ ma dopiero drugi poziom, natomiast jego Warframe, jak widzicie, już jest wymaksowany. Ma już maksymalny poziom. Mamy tutaj też bohatera, który ma wersję Prime Warframe'a. O czym powiem wam w przyszłości, będziemy mieli okazję się spotkać z brońmi Prime, z towarzyszami w wersji Prime i oczywiście z Warframe'ami w wersji Prime. Jest to po prostu mocniejsza wersja. Poczekamy, aż nam się bez ustabilizuje. Jest to po prostu mocniejsza wersja tego, co mamy dostępne na co dzień. No i idziemy sobie za naszymi sojusznikami. Mając trochę szczęścia, jeżeli mają wysoki poziom, jak widać przy tym sojuszniku, który ma Asha Prime, praktycznie jest on w stanie zrobić sam tę misję, a także razem z innymi wysokopoziomowymi sojusznikami. W zasadzie możemy sobie tylko biec za nimi i nic nie robić tak naprawdę. Najczęściej na alarmach występują wysokopoziomowi przeciwnicy, co może, jak widać, nam sprawiać problemy, jeżeli próbujemy z nimi walczyć. Ale chciałbym wam pokazać, jak podnosi się w tej grze lub jak podnoszą nas inni gracze. Natomiast niekoniecznie mi się to chyba uda, ponieważ przeciwnikom ciężko jest bić nawet naszą tarczę. No i jako, że jest to sabotaż, odsłaniamy rdzeń, co już wcześniej robiliśmy. Musimy zniszczyć te kapsuły. To nam się zejdzie oczywiście trochę. Niszczymy kapsuły i biegniemy już do wyjścia. Dużo czasu nam to nie zajęło, ale tylko dlatego, że mieliśmy ze sobą sojuszników i we czwórkę bardzo łatwo nam się udało to załatwić. Oczywiście, że źle poszedłem, bo mnie mapka zmyliła, no bo jak? W tej grze nic nie jest nie do nadrobienia. Do mapki możemy podchodzić wiele razy, z drugiej strony ciężko jest nam się zgubić w ogóle na tej mapce. Więc lecimy sobie do końca. No i jesteśmy. Teraz oczekujemy tylko na innych graczy, więc zanim tutaj dobiegną, to pewnie ci przeciwnicy będą lecieć do nas i będziemy musieli się trochę wybraniać przed nimi. Natomiast nie spieszy nam się, więc możemy sobie zaczekać spokojnie. Tylko mam nadzieję, że im się też uda całkiem szybko do nas dojść, żebyśmy nie czekali nie wiadomo ile. Ktoś postawił tam punkt nawigacyjny. Oczywiście, że nie wiem po co, nie wiem dlaczego. Pewnie coś tam jest, natomiast nie bardzo mnie obchodzą ani dropy, ani nagrody za tą misję, ponieważ robię to tylko i wyłącznie dla was, tak? Tutaj widzicie, mamy kolejnego z tych Warframe'ów, Volta. Elektryczny frame. Bardzo fajny, natomiast fajnie wygląda. Może nawet fajnie się na początku nim gra. Natomiast, żeby robić nim wysokopoziomowe misje, no niestety.
Oczywiście, że nie ma nie ma sojuszników, którzy by do nas przyszli. Natomiast czas się odlicza, więc zaraz misja się zakończy. Pokażę wam jeszcze, jak postawić punkt, oznaczyć jakiś punkt sojusznikom. Wciskamy G i tam, gdzie mamy wycelowany nasz celownik, pojawi się punkt. Od Volta dostaliśmy premię do poruszania się. Zatem sobie jeszcze pobiegajmy, postrzelajmy w ściany i w ogóle, nie wiem, cokolwiek poruszmy. Dobra, i misja ukończona. Także jak widzicie, dostaliśmy dodatkowe kredyty, które są bonusem za misję na alarmie. Ewentualnie dostalibyśmy jakąś tam inną nagrodę, która by była tutaj wpisana. Oczywiście, że bardzo łatwo jest wykonać taką misję, jeżeli mamy dodatkowych sojuszników ze sobą. Natomiast sojuszników też jest łatwo znaleźć ze względu na to, że kiedy pojawia się alarm, najczęściej wielu graczy chce go zrobić. Tutaj mamy dostępny jeszcze kolejny alarm na Marsie, na planecie, które jeszcze nie odblokowaliśmy, ale w przyszłości będziemy mieli do niej dostęp. Jak widzicie, sama gra Warframe nie jest ciężka, nie jest trudna. Możemy stawić chyba czoło kapitanowi Worowi. Natomiast zrobimy to z pewną dozą ostrożności, tak naprawdę. Mam nadzieję, że ten gracz, który z nami został, może nam pomoże. Ponieważ chciałbym wam pokazać, jak wygląda uwolnienie się od tego cholerstwa, które w nas kapitan Vor wszczepił. This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. Okay. This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. Jak słyszymy, żadna straż nie pilnuje Vora. Zatem spróbujemy go zabić. Mam nadzieję, że uda nam się samym, ponieważ tamten gracz wyszedł w ogóle z gry. A myślę, że nie powinno to stanowić jakiegoś specjalnego problemu. Musimy się tylko skupić. I powinno nam się udać. One way! O Renata! I'm gonna get ya! I'm gonna find ya! Albo coś w tym stylu. O, rozwal mu łeb, będzie szybciej. Go, go, go! A no tak, zapomniałem, że jest kilka pas. Musimy teraz rozwalić jego straż przyboczną. Po prostu on je przywołuje i przydałoby się ją zniszczyć. Ponieważ do nas cały czas strzelają, no bo jak? Tak, zakryje to już. On przywoła straż jeszcze raz. Na szczęście ta strata ma pierwszy poziom, więc nie jest tam aż tak ciężko. To nie oznacza też, że jest tam najłatwiej, tak? Jak widzicie, tarcze, gdybyśmy nie awansowali ich na wyższy poziom, już dawno by nam zeszły. Okej. No i z łatwością nam się to udało wygrać moim sposobem, gdzie nabraliśmy doświadczenia. Zmodowaliśmy sobie dodatkowe tarcze, do których mieliśmy już dostęp. Ewentualnie możecie też zmodować sobie witalność. Natomiast tarcze o tyle lepiej jest zmodować na początku, żeby miały jak najwyższy poziom, ponieważ one same się regenerują. Życie bez konkretnego moda samo nam się nie zregeneruje. Także musimy uważać.
ponieważ mod, który odnawia nam życie przy atakach wręcz, jest bardzo ciężki do zdobycia. Także te tarcze są naprawdę nie najgorszym poziomem, tak naprawdę życie jest lepszym wyborem tylko w przypadku Asha i do niedawna w przypadku Sary. Czyli dwóch innych Warframe'ów. Jak widzicie, zdobyliśmy kolejne moduły nawigacyjne, gdzie odkryliśmy kolejną mapę, kolejną planetę, jaką jest Mars. I dzięki temu, przechodząc kolejne mapki, możemy wykonać ten alarm, który tam wcześniej widzieliście, alarm na Marsie. Kiedy zdobędziemy jakikolwiek nowy moduł, czyli pokonamy bossa, który był na poprzedniej planecie, będziemy mieli, tak jak widzicie, oznaczenie w statku. No i zainstaluj segment. Instalujemy segment do statku. Mamy w tym momencie odblokowaną kolejną mapkę. Możemy uderzyć na Mars i odblokowywać znowu kolejne mapki, wypełniać kolejne misje i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście jakąś tam nagrodę. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? I udało nam się ukończyć zadanie. Następne, co mamy do zrobienia, klikamy sobie w tą ikonkę. Rozwijają nam się misje oczekujące. Klikamy sobie po przebudzeniu ustawić to zadanie jako główne. No i mamy dostępną wiadomość w skrzynce. Wiadomość pochodzi z M-Prime. Zbadaj broń biologiczną. No i jak widzicie, mamy oznaczenie, na której mapce się znajduje owa misja główna, a także na jakiej mapce i na jakiej planecie i na jakiej mapce. Możemy ją wykonać, wybierając sobie po przebudzeniu. Zbadaj broń biologiczną. I tak dalej, i tak dalej. I tak wygląda początek tej gry. Wykonujemy sobie kolejne mapki, kolejne tryby, przechodzimy kolejne misje, do momentu, kiedy osiągniemy już rzeczywiście maksymalny poziom, kiedy będziemy mieli odblokowane wszystkie planety i tak dalej, i tak dalej. Resztę rzeczy opowiem wam i przekażę w następnych filmikach. Jeszcze wspomnę wam o czymś w rodzaju slangu, którego używa się w zasadzie w Warframe. Bardzo prosta sprawa. Te dwa to poziom wieży. Jak już wcześniej wam mówiłem, jest ich od 1 do 4. Czyli zależnie od tego, jak dobrze nam idzie, jak mamy dużo doświadczenia w grze, ile modów, na jak wysokim poziomie są te mody i tak dalej, i tak dalej, to tak wysoki poziom obejmujemy. Na starcie, powiedzmy, jeżeli mamy tylko te podstawowe mody, nie są one specjalnie wyniesione w górę, mamy dostęp tylko do podstawowych broni i tak dalej, i tak dalej, no to powinniśmy jednak szukać określenia T1, czyli tego pierwszego, najniższego poziomu. Surf to jest survival, przetrwanie, z angielskiego oczywiście musicie sobie przyzwyczaić, przyswoić te rzeczy, ponieważ głównie używa się właśnie angielskich określeń, takich jak survival, defense, mobile defense, interception i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie. No i trzy sloty, tak jak widzieliście, mamy dostęp do trzech dodatkowych graczy z nami, czyli w sumie czteroosobowej drużyny. No, czyli trzy sloty, gość ma jeszcze trzy wolne miejsca, później pisze, że ma tylko jedno wolne, czyli już się ktoś tam do niego zgłosił. Jeżeli będzie miał cztery, to wystartuje grę, tak? Ponieważ ma klucz. Nie musimy my mieć klucza, ważne, żeby tylko osoba, która zakłada grę, zaprasza nas, miała ten klucz. Może mamy już awans? O, i mamy dostępny awans, który też sobie teraz zrobimy, żebyście wiedzieli, czym tak naprawdę jest ten awans, z czym to się je i jak to wygląda. Pamiętajcie, że jeżeli nie wykonacie testu tego awansu, to dopiero za 24 godziny będziecie mogli, czyli następnego dnia, podejść do niego jeszcze raz. Jeżeli wam się on nie uda, natomiast jeżeli wam się uda, no to nie ma o czym mówić. Znowu ten pasek będziemy sobie nabijać. On oczywiście będzie wymagał więcej od nas doświadczenia. I tak w kółko, i tak w kółko. Te mapki też będą się od siebie różnić, te tryby, w których gramy, też się będą od siebie różnić. Tak jak tutaj mamy zabić przeciwników bronią główną. I przy użyciu tylko wyłącznie broni głównej,
nie musimy tam stać w kółku, natomiast musimy zmieścić się w konkretnym czasie. Czyli musimy odnaleźć wrogów i się ich pozbyć w konkretnym czasie. Pierwszą falę udało nam się jakoś ukończyć. Chyba fal jest 3. Także musimy się całkiem zdrowo tutaj skupić, żeby tego przeciwnika załatwić. Szybciej, szybciej, szybciej tym przodem. Warto załatwić sobie szybko strzelną broń, jak i szybko przeładowującą się. 5 wrogów ponad minutę powinno nam się udać. 6 wrogów. 2. Wszystko staramy się celować w głowę, żeby jak najszybciej pokonać wroga. No i podejrzewam, że jeszcze jedna fala przed nami i będziemy mieli koniec. Awansujemy na poziom 1 bodajże. Tak, ponieważ normalny poziom to jest 0, ten na którym zaczynaliśmy. Taki niesklasyfikowany w rankingu. Natomiast kolejny poziom jest poziom 1. I takich poziomów mamy dostęp do 20. Będzie godzina trwała. Zostało 10 godzin. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 wróg. Jeszcze 2 minuty czasu, także na spokojnie sobie zrobimy. Ukończono 3 falę. Dużo ich tam więcej jest? Nie. No i udało nam się. Kiedy Warframe siada, to oznacza, że udało nam się wykonać konkretną misję. Misja została ukończona. Nie dostajemy za nią jakiegoś specjalnego ani doświadczenia, ani nagród oczywiście. I wracamy sobie do menu. No tam dostajemy kolejne jakieś tam osiągnięcie i jak widzimy, musimy nabijać ten poziom od początku. Handel ma następnych chyba od 2 albo od 3 poziomu, natomiast już od 3 poziomu mamy też dostęp do coraz to nowszych i lepszych broni. Niewiele już mam wam do powiedzenia z takich samych podstaw. Tutaj już jak widzicie gra was poprowadzi sama, więc będziecie mieli dostęp do kolejnych misji, kolejnych planet i tak dalej, i tak dalej. Mój nieporadnik w tym momencie się kończy i spotkamy się już właśnie na nowym koncie, znaczy na moim starym koncie tak naprawdę, kiedy to będziemy sobie wyjaśniać już rzeczy, których konkretnie potrzebujecie, czyli wysokopoziomowe mody, jak robić wysokopoziomowe rzeczy, gdzie zdobywać pewne surowce i tak dalej, i tak dalej. A póki co, był z wami Opera, dzięki, że byliście ze mną w moim nieporadniku, trzymajcie się i do zobaczenia.